Dobra, to jest zejście niżej. Ale jeszcze tutaj tego całego nie zbadałem. A chciałbym, bo to zawsze jest exp, a my tu bardzo ładnie expimy. Kolejne poziomy się bardzo przydadzą. Dobrze jest. Ała, co one tak walą? To nie byłoby rozważne. Co to było? O, dla czarownika. Coś tu nam wypadło. Szkoda trochę. Czarownik, czarownik, zepsuć mi się pokrętło do radia. Ty nie mieć problemów, ja mieć kropelko. Nie ma sponsoringu tutaj. Jakoś tak lubiłem tą reklamę po prostu. Lepszy. Mamy kolejny level, kolejny poziom. Infekcja. Co? Ty wróg zginiesz? A, trafia na kolejnych przeciwników. Fajne, ale ja wolę mojego pająka. O, co my tu mamy? Strzał domkowa. Spróbujmy. Wielokrotny wybuch. Wolę to. To zadaje ładne obrażenia przynajmniej. Co my tu mamy nowego? Kiedy trafisz wroga, twoja szybkość ruchu wzrasta. Jakbyśmy tak zamiast tego wzięlibyśmy sobie to, a co to zwiększa obrażenie zadawane spowolnionym i wyziębionym celom. To by było spoko. To jest to spowolnienie. Dobra. Co to mi daje? Aha, więcej nienawiści. Spróbujemy. Czy my tu mamy wszystko ogarnięte? Tak. Bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony. Fenomenalnie. Jak to wygląda? Ło, to jest takie pieprznięcie! Na bogatości. Teraz już wszystkie moje ataki ich spowalniają praktycznie. Czemu by pająk sobie nie potrafił z jakąś żabą poradzić? Co to za pająk, jak on sobie z żabą nie radzi? Coś tu mamy. Czekajcie, takie zwłoki. Nic nie miały. Dobra, czekajcie, tam była noga. Dobra, pójdziemy tutaj do końca i wreszcie wrócimy. Zdychać! Thank you.
Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. Jakiś hehehełm. Panie, pan bez hehełmu, pan nie wejdziesz. Nie wiem, czy znacie sketch. O, nowa koruna. Hełm, punkty życia. Sklepa czas odnowienia wszystkich umiejętności. Okej, okay, spoko. Dobra, to mi zmniejszy koszty używania umiejętności. Dla mnie to jest bardziej opcjonalne. To nowe rękawice. Nowe rękawice. To jest niezła opcja. To mi zwiększy mocno regenerację, ale zmniejszy obrażenia. Dobra, niech będzie. Regeneracja też się przydaje. Dobra. Dobra, dobra. O, tu jest ten kamień powrotu. Ja tam jeszcze mam jedną odnogę do zbadania. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził. Nie mógłbym spać w nocy po prostu. Zadając sobie pytanie, co tam mogło być? Zobaczymy. O, to jakąś dom zostawiłem po drodze? Niewiarygodne, jak ja to mogłem zostawić. A chyba sprawdzę na nagraniu. Co to jest? Jakim cudem? Wow, żaby! Co to jest? Wielka podziemna parówka! Nie jestem jeszcze gotowy. A tam gotowy, nie gotowy! Zdychaj! Aha! Mam cię. Mówiłem, że warto tu przyjść. O, lepszy łuk. Zawsze na propsie lepsze łuki są. Dobra, dobra, jest git. Jest naprawdę git. Mam nowego łuka. Nowego łuka mam. Ech, dobra, pójdziemy się do tego kamienia, bo aż on mnie cofnie ten poprzedni poziom też, a nie chce mi się tyrać aż tak daleko. Tutaj to pięknie poczyszczone. Dobrze, fajne, że te ścierwa, czyli ciała przeciwników zostają. Dobra, możemy się wrócić. Panie Mieciu, wracamy. Odwalcie się ode mnie. Dobrze. Niezła rzeź. One jakieś te trujące kwiaty wystawiają, te cholerne drzewasy. Cholerne enty!
O, pajączek go wykończył. Pięknie. Dobrze. O, tutaj coś mamy. Niszczająca krypta. Co my tu mamy? Jakieś kamień, jakieś ściany mnie tu zbudowali. Łatwo to nie jest. Dobra, mamy to. Wszyscy spowolnieni? Powiem szczerze, kompletnie nie rozumiem, po co grać w tą grę na normalnym poziomie trudności, naprawdę. W sensie, że to jest wtedy za łatwe, nie jesteśmy w stanie w ogóle wykorzystać potencjału swoich umiejętności naszej postaci. To dopiero przedsmak. Nie mogę tego zrobić. Co wy tam tak naparzacie? Łowca demonów. Łowca kondonów. Jezus! Ubierajcie! Szkolenie się opłaciło. O, to on ten. Łowca tych. Promocji z Biedry. Łowca niskich cen. O, super. Nowy kołczan. I nieźle to wygląda. Jeszcze parę przedmiotów i będziemy się musieli wrócić. Co my tu mamy? Co się tu teraz będzie działo? Na wylot. No przebywa wszystkich wrogów. I panie, takie rzeczy to myśmy już mieli dawno temu. Jakieś przebijanie. Kolce zadają. Kolczatka zadaje obrażenia. O, i to mi się podoba. Będziemy tego używać. Co mi daje? Ognisto! Tak jest. Ogniste wieżyczki. Spalić im tyłki. Zaraz to przetestujemy na jakichś ochotnikach. Gdzie jesteście? Tutaj jakieś dźwięki słyszę. Dobrze słyszę? Dobrze słyszę! Ej, one to mają takie te... demoniczne rogi. Ale czaty. Pięknie! No i słuchajcie, teraz się zaczyna zabawa.
Dobra, nikt tego nie przeżył. Poziom zniszczenia to jest jakieś szaleństwo tutaj. Dobra, to mamy spenetrowane. Idziemy teraz tutaj na dół. Zobaczymy, co się tu czai. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście, przebrzydłe brzydy? Dobra, tu jest przejście na dół. Ech, niekoniecznie chcę iść na dół. Wiem, szczerze, wolałbym pójść tędy tutaj. No niestety, na tej poście, w czasie tej sesji jakoś tak nie spodziewałbym się dużych efektów w fabule postępów, bo musimy się tu przebić przez hordy jakichś po prostu popaprańców. Gdzie oni są? Tam ich widziałem, ale jeszcze chcę iść tutaj, zobaczyć, co się czai w czeluściach tej krypty. Nie, nie zrobię tego. Mam cię. Jakieś tu rzeczy, takie tu różne. Nie wiem, coś z tego zrobić. Pięknie to działa wszystko teraz. Naprawdę czuć tutaj tą potęgę tej postaci. Więc tak, moi drodzy, dwójkę chcę sobie zrobić tą zremasterowaną. Myślę, że to też będzie fajne. Fajne jest to, że te wieżyczki też ich spowalniają. Przynajmniej z tego, co zdążyłem zauważyć. Aczkolwiek moje obserwacje mogą być mylne. Coś tam jeszcze podniosłem? Toporek. Toporek mnie mało jara. Dobra, gdzie wy jesteście? Ale chłoniemy ten exp. Więcej hajsu. Dobra, jeszcze. Dobra, słuchajcie, czas się chyba przenieść do miasta. Wracam do miasta. No, to jest chyba najwyższa pora. Dobra, i co ja mogę tutaj z tym rzemieślnikiem pogadać? Wykonaj, rozmawiaj. Opowiedz mi o twoim dziadku, kanclerzu. Nie ma co opowiadać. Mieszkałem wówczas z ojcem w Kaldeum. Podobno mój dziadek został w Tristram do samego końca, próbując ratować innych. Nie wiem, czy mu się udało, ale tak to wygląda. Po upadku króla szkieletów mój dziadek umarł od rany zadanej mieczem. Kazał pochować się z koroną, żeby ją zabezpieczyć. Odważny czyn. Dobrze wiedzieć, że wśród szaleńców znalazł się zdrowy na umyśle. Okej, fajnie, że można tutaj z nimi pogadać. Dobrze cię znów widzieć w kuźni, kowalu. Praca czeka. Nikt jej za mnie nie wykona. To prawda, ale potrzebujemy również ludzi do walki. Nie. To moje rzemiosło i jestem w nim najlepszy.
Ja będę robił dla ciebie broń, a ty będziesz zabijać każdego napotkanego demona. Zgoda? Dobra, możemy tutaj sobie tak. Pierwsze używane rzeczy. Możemy sobie wziąć na przykład coś takiego. Magiczny pył. Szkolenie, co ja tu mogę z tym zrobić? Ranga 9. Już masz wolny poziom przedmiotu wykorzystany. Ucho. Na razie mi to chyba nie jest jakoś strasznie potrzebne. 40 tysięcy to kosztuje. Ale ogólnie ten crafting jest tu chyba mega ważny, mam takie wrażenie. Takie coś. Plus 5 losowych. A, to są losowe te. Dobra, słuchajcie. Możemy sobie tu nieco się pobawić. O, uniwersalne części dostałem. To się, bo myślę, że to będzie bardziej opłacalne. Nie może z jednym tyłów. Od sprzedawcy. Dobra. To mogę odzyskać. Jakiś kryształ żeśmy dostali. A to, bo już taką koronę mam. Anuluj, dobra, nie chcę tego niszczyć. Ta korona się może kiedyś przydać. W sensie innej postaci. Aha, chyba tych przedmiotów, które kupiłem od kogoś, ich nie mogę. Ich nie mogę sobie. Rozmontowywać. Muszę o tym pamiętać. Właśnie pisaliście mi w komentarzach. Pamiętam, że ktoś pisał, że zawsze rozmontowuje ten spray, który znajdzie. Żeby mieć więcej do. To też po prostu bardziej opłaca. Ja tylko te legendarne będę chciał sobie zostawiać. To jest na sprzedania. Jeszcze trochę upierdliwa jest ta metoda. Ciekawe, czy można zaznaczyć kilka. Dobra, i co my tu mamy? Wykujemy broń. Buława. Czekajcie, wszystkie najlepsze dostępne. O. Kolcownica. Ale to chyba nie mogę. No, chyba. Co, bo to wygląda łuk? Jest dużo gorszy od tego, którego mam. A gdybyśmy tak zainwestowali sobie w to. Zapłacę dużo hajsu. Wow! Wow, ale się tu pozmieniało. To niewiele dało, dobra. Dobra, okej, okay, a z pancerzy? Najlepsze dostępne. O, patrzcie, to te buty byłyby spoko. Trochę mnie to wyjdzie. O, są lepsze. Spoczko. Mistrzowskie oko. To jest od zaklinaczy. Hełm. Hełm. Inaczej wątpię, żeby wyszedł lepszy. To możemy zaryzykować. Fajnie się to tworzy, te przedmioty. Jest lepszy? Niby statystyki, niby lepszy pancerz, ale ogólnie statystyk nie poprawia, więc oleję to. Tu jest spora szansa, że wyjdzie coś ciekawego. To sobie wymieńmy. Pasek. Też może być lepszy. Nie wyszedł. Relikt Templariusza. Rękawice. Spróbujemy coś ciekawego zrobić. O, coś tu jakieś ten dostałem.
Dobra, że lepsze. Lepsze wyszły. O, nie mam już tych części. Dobra, a więc teraz będziemy... Ale kurde, jak my wyglądamy, patrzcie to. Wow, ale mamy ten strój. Super. Fajnie ten koleś wygląda teraz. Dobra, to tak, musimy iść posprzedawać. Wykupałem dla ciebie kilka nowych przedmiotów. Wszystko naprawmy i będzie. To nie byłoby rozważne. Chcę to sprzedać. To też sprzedajmy. Dobra. Inteligencja, odporność na żywioły, witalność. Ty mi daj zręczność. Czekajcie, a tam mam puste gniazdo, nie? Gdzie możemy to wykorzystać, ten klejnot. O, tak. No i teraz to my się lubimy.